Będzie pan przewodniczący? Głos. Akt oskarżenia przeciwko Robertowi Emilianowi G. oskarżonemu z artykułu 270. Akt oskarżenia w 14 punktach wymienia m.in. nielegalne pozyskanie sarny kozła, nielegalne pozyskanie łani jelenia, nielegalne pozyskanie 22 sztuk dzików, nielegalne pozyskanie 3 sztuk saren, podrobienie podpisu na fakturach w 6 przypadkach na kwotę 3250 zł, 599 zł, 3120 zł, 2315, 2250 i 600 zł. Pobranie i zawłaszczenie wpisowego do koła od 2 osób po 12 tysięcy złotych. Nielegalne pozyskanie jenota, nielegalne pozyskanie lisa i nielegalne pozyskanie kolejnej sztuki dzika. Celem dołączenia pozostałych domów akt. Celem dalszego procedowania. Zostały położone uprawnienia i obowiązkach podejrzanego, których pisemny opis otrzymają przed pierwszym przesłuchaniem przed prokuratorem. Jest mi znana moja sytuacja podstawowego postępowania. Dzisiaj będę występował bez mojego obroństwa po ich złożeniu wyrażam zgodę na przesłuchanie w dniu dzisiejszym przez prokuratora. Treść ogłoszonej w dniu dzisiejszym przez prokuratora zawartych zrozumień nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych czynów. Na chwilę obecną korzystam z prawa do odmowy sprawy wyjaśnień. Pouczono prawie do zaznajomienia się z zasadami prawy i do przejrzenia, które planowano na dzień 12 czerwca 2015, dzień 10. Świadczą, że nie będę mógł skorzystać z tej możliwości, za to zrobi to mój obrońca i ja go o tym powiadomię. Nie będę też składał żadnych wniosków dowodowych na chwilę obecną. To wszystko, co mam do powiedzenia.